inicjatywa wspaniała. Młodzi ludzie będą walczyć, będą kopać piłkę dla stowarzyszenia. Niezwykle pomoże nam to w dokończeniu naszej inwestycji. Inwestycji, która polega na tym, że budujemy szkołę przysposabiającą do pracy, środowiskowy dom samopomocy dla osób z autyzmem i domy mieszkalne dla nich. Nasi młodzi ludzie dorastają i potrzebują zabezpieczenia tak w infrastrukturze, jak i w pomocach dydaktycznych i terapeutycznych. Fantastyczny turniej rocznika 2013 i młodsi. Cel? Połączenie dobrego z pożytecznym, czyli dobrych piłkarskich emocji plus zrzutki charytatywnej na wspólny świat. Pomysł z potrzeb wspólnego świata. Wiemy, że potrzebują wsparcia mieszkańców. Wszyscy są tutaj wygrani, liczy się dobra zabawa, uśmiech, pogoda dopisuje. Przede wszystkim chcę podziękować organizatorom, głównie panu Kacprowi Barszcz, który wyszedł z inicjatywą i pomysłem meczu na rzecz stowarzyszenia. Wiem i mam świadomość tego, że dzisiaj się liczyli rywalizacja, sport i fajna zabawa i to jest najważniejsze, ale bardzo się cieszę, że przy organizacji tego typu imprez nie zapomina się o dzieciakach niepełnosprawnych, o autyzmie i o naszej organizacji. Ciągle przed naszą organizacją ogromne wyzwania. Cieszymy się z tego, co nam się już udało, ale patrzymy z perspektywą w przyszłość i mierzymy siły na to, aby zrealizować to nasze marzenie i wybudować jeszcze obiekt, w którym będzie się mieściła szkoła podstawowa dla dzieci z autyzmem. Więc to wsparcie w każdej formie, choćby symbolicznej cegiełki, jest naprawdę dla nas bardzo, bardzo istotne. Fajnie, że te warunki epidemiczne pozwalają na zluzowanie obostrzeń. Znakomicie wykorzystali to organizatorzy dzisiejszego turnieju. Jestem zaszczycony, że zwrócili się z prośbą o objęcie turnieju honorowym patronatem. Dziękuję bardzo panu Kacprowi Barszczowi, pracownikowi miejskiej spółki PEC, który jest inicjatorem, pomysłodawcą turnieju, władzom Akademii Top 54, które użyczyły gościnnie, jak zawsze, swoich pięknych boisk, oraz środowisku Stowarzyszenia Wspólny Świat, na rzecz którego turniej jest zorganizowany jako mający charakter właśnie charytatywny. Sam też z przyjemnością dołożę się do zbiórki, ale przede wszystkim chodzi o fajną sportową integrację, o angażowanie naszych najmłodszych milusińskich, którzy poprzez sport, poprzez własną aktywność dowiadują się, że warto też czynić dobro. Bardzo serdecznie chciałabym podziękować wszystkim, którzy przekazali w tym roku 1% swego podatku naszej organizacji, bo to są kolejne cegiełki, które pomagają nam w realizacji naszych zamierzeń.